Brutalność wywołuje szacunek. Adolf Hitler. Przebiegli przez boisko, przeskoczyli płot i dalej biegli wzdłuż wąt trasy, ciężko dysząc. Z tyłu słyszeli krzyki Halt, bleiben!” ale żaden się nie zatrzymał. Rozległo się twarde stakato szczekającego pistoletu maszynowego. Pierwszym, który upadł twarzą w wodę cicho chichoczącego wiosennie wezbranego potoku, był dowódca drużyny. Stary Feldwebel. Przeżył już jedną wojnę światową i powziął twarde postanowienie, że przeżyje i tę. Następny był najmłodszy. Miał ledwie szesnaście lat. Peł Pełzł kawałek na kolanach z twarzą nisko opuszczoną ku popiołom. Jego ostatnią drogę zaznaczyła długa stróżka krwi. Gdy żandarmi do niego dobiegli jeszcze żył. Wsadzili mu pocisk w tył głowy. Reszta drużyny dotarła do toru wyścigów konnych i znikła w Schleibenholz Park. Prawie nie zauważyli leutnanta zwisającego z drzewa za szyję z rękami związanymi na plecach. Trochę dalej wisiał oberst i jakiś gefreiter. Wszyscy trzej mieli na szyjach zawieszony napis: Jestem tchórzem, który zdradził firera”. W dwie godziny później żandarmeria schwytała ich, gdy przekraczali Johannes Wszystkich dziewiętnastu powieszono na najbliższych drzewach jako straszliwe ostrzeżenie dla innych dezerterów. To wydarzyło się 3 marca 1945 na terenie wyścigów konnych w Lipsku. Ciała dezerterów zostały odcięte dopiero w sześć tygodni później. Rozdział siódmy. Szalony kapitan NKWD. Komisarz podniósł rękę, dając znak, byśmy się zatrzymali. Po środku okrągłego rynku, w połowie zasypanego śniegiem, stały zaparkowane w znacznej liczbie motocykle. Wszystkie miały przyczepki, na których zamontowano karabiny maszynowe. Dziwne, że oni nie biorą broni ze sobą do środka, zdumiał się porta. Ani trochę nie dziwne, drwił Hajde. Był jak zwykle denerwująco dobrze poinformowany. Na zewnątrz zawsze są gotowe do otwarcia ognia. To polega na tym, że mają skuteczny smar niezamarzający. Wziąć je do środka, a zmiana temperatury może spowodować ich zamarznięcie i będą bezużyteczne. Uważaj, żeby ta obrotowa swastyka w twoim kutasie nie zamarzła na lód, heren wolku, mały ryczał ze śmiechu z własnego dowcipu. Ani śladu warty, mamrotał stary, ciekawie wysuwając głowę nad skraj włazu wieżyczki. Tam za tym domem stoi stara ciężarówka, powiedział porta, pokazując palcem. To znaczy, że jest mnóstwo iwanów, można na to liczyć, ostrzegł mały, wyciągając badawczo szyję. Komisarz ciężko wyskoczył z sań motorowych. W swym długim płaszczu, powiewającym na wietrze, kroczył ku nam przez głęboki śnieg. Miejcie się na baczności powiedział zadzierając głowę, by spojrzeć na starego w wieżyczce pantery. Tego nie rozumiem. Tutaj nie miało być żadnego oddziału wojskowego. Boję się, czy nie doleciało do nich coś na nasz temat. Wiedźcie w tamtą ulicę. Ja zabezpieczę to miejsce przy pomocy T-34 i sanek. Nie strzelajcie, jeśli to nie będzie absolutnie konieczne. Ciemności nam pomogą miotkowie nie potrafią odróżnić czołgu od trójkołowca. Jeśli ktokolwiek zapyta, mówcie, że widzicie grój. To potrafią zrozumieć. Porta ruszył z miejsca z rykiem, od którego zadrżały najbliższe domy. Rozpędził siedemsetkonnego konnego majbacha do maksymalnych obrotów, by pokazać, co ten silnik potrafi. Typowe popisywanie się kierowcy. To coś, z czego nigdy nie wyrośnie. Co mam wsadzić do pukawki? zapytał mały, poklepując pocisk. Burzący do ciężkiej cholery, a ty co myślałeś? warknął poirytowany stary. Myślałem, że znaczące wystarczą. Uśmiechnął się radośnie mały. Ciągle jeszcze mamy kilka z czerwoną farbą. Iwan będzie szczęśliwy jak dziecko, dostawszy dwadzieścia galonów czerwonej farby rozchlapanych na policzkach. Czerwony kolor jest modny w tym kraju, tak mówią. Dobry wszechmogący Boże, wybuchnął stary. Czy ciągle jeszcze mamy te przeklęte znaczące? Powiedziałem ci, by je wywalić. Jeśli się kiedyś pomylisz, to będzie nasza śmierć. Nigdy się nie mylę, przechwalał się mały tonem wyższości. I nie chcę tracić tych pocisków. Wcześniej czy później będziemy mogli trochę się nimi pobawić. Porta skręcił panderą w wąską uliczkę, gdzie miał po obu stronach tylko ułamek cala luzu. – Wysiadaj i steruj nim – polecił stary małemu. – Zawsze ja – protestował kwaśno mały. – Czemu to nie może być swen? Jest ochotnikiem i chce zostać oficerem. To on wtedy będzie wydawał rozkazy. – Zamknij się – warknął stary – i rób, co mówię. Z zapalonym papierosem mały kierował portę przez wąski zaułek. Gdy przejechaliśmy pewien dystans, stary nakazał zatrzymać się – gdzie my u diabła skończymy mamrotał z rezygnacją. W szynku uśmiechnął się obojętnie porta i wskazał duży szyld kuchmistr, tajerska ja bajomaj. Mają też trochę pokoi do wynajęcia. Wejdźmy i wpiszmy się do książki. Już nie pamiętam, co to jest spać w prawdziwym łóżku. Mały poszedł w górę szerokimi schodami wiodącymi do restauracji. Dokąd do u się wybierasz, zwariowany jebańcu? wybuchnął stary, wyciągając się ponad krawędź włazu. Idę zamówić kawę i gorącą przekąskę. Zawołał mały z ręką na klamce drzwi. Idiota! ryknął stary. Chcesz, żeby nas zastrzelili? — Nie, chcę filiżankę kawy — chichotał mały z uśmiechem szerokości przeciętej dyni. — Masz pilotować portę i nic więcej — warczał stary, zbliżając się do punktu wrzenia. — Powoli, bardzo powoli — ostrzegał mały. — Odrobina w lewo i zwalisz cały cholerny dom. — Właścicielowi ani trochę to się nie spodoba. — Do diabła — jęczał stary, ocierając pod z czoła. — To było mały włos — Nagle mały skoczył w stronę czołgu i wepchnął się przez boczny włas z szybkością królika znikającego w norze. Co się dzieje? spytał zdumiony stary. Cała armia czerwona stoi tam tuż za rogiem, drapiąc się w dupę. dyszał mały, tracąc oddech. Gdybym nie był tak ostrożny, by wystawić makówkę za róg domu, wystrzeliliby mnie w górę aż na drugą stronę cholernego księżyca. Stary patrzył przez noktowizor, ale niczego nie widział. Ulica była ciemna i pusta. Znów jak zwykle piłeś, jak przypuszczam, powiedział, rzucając małemu złe spojrzenie. O, ty tak myślisz, prawda? zawołał mały obrażonym tonem. Zrób sobie spacer w tamtą stronę i wysać własny łeb za róg. Co teraz? Spytał Porta, szybko łykając trochę wódki z butelki. Czy mamy toczyć się dalej i popatrzyć na tych komuchowatych żołnierzy? Czy też mamy ich poczęstować kwaśnymi kroplami, by wiedzieli, że nadchodzimy. Wolno naprzód. Rozkazał krótko stary. Ciężki czołg zrobił głęboki ukłon, gdy porta ostrożnie nacisnął pedał akceleratora. Lewa gąsienica zabrała ze sobą fronton domu. To takie coś na tym rogu. Czy to nie jeden z kwiatów armii sąsiada? spytał porta, zatrzymując z szarpnięciem czołg. Wolno naprzód, polecił stary cichym głosem. Nikt by tu nie stał, gapiąc się, gdyby miał co do nas najlżejsze podejrzenie. Już by dawno wrzeszczał na alarm i obudził pół Rosji. — A co, żeby tak mu dać garnek farby? — spytał z krótkim śmieszkiem mały. — Działo gotowe? — zapytał nerwowo stary. — Na bankrze tak — odpowiedział mały. — Myśli, że mam dość wielkiego fioła, by łazić przed obcą bryką, co ma broń wycelowaną w mój tyłek? Wartownik z pepeszą stał na skrzyżowaniu ulic i z zainteresowaniem patrzył na czołg z grzechotem pełznący w jego stronę. Jeśli nabrałby podejrzeń, bylibyśmy w pułapce. W tej wąskiej uliczce nie mogliśmy użyć armaty, bez najmniejszego kłopotu mogliby nas załatwić bronią ręczną. O czym u diabła myśli ten pajac? szepnął Porta, patrząc przez szparę kierowcy na ciemną postać, stojącą jak posąg o paręset metrów przed nami, z rękami głęboko zanurzonymi w kieszeniach. Musi być jednym z tych kozackich wyskrobków, którego wzięli skupy śmiecia i dali broń w zamian za widły do gnoju. A wszystko poszło tak szybko, że armia zapomniała posłać go na kurs o sylwetkach czołgów. Uśmiechał się mały. Więc myśli, że jesteśmy zmechanizowaną taczką do łajna. Na chwilę przed dojechaniem do Wartownika wzrok porty padł na wąską boczną ulicę. Skręcił w nią panterą z wielkim hałasem spadających cegieł, tylko po to, by nagle zahamować. Gonią nas, pytał mały, biorąc na pocieszenie hałas wódki z butelki. Nie, ale jesteśmy w cholernej, ślepej uliczce, warczał porta. Czemu diabła nie mogą stawiać znaków drogowych? Cholernie pewne, że złożymy zażalenie na ten temat. Paru komuszych żołnierzyków spośród naszych sąsiadów jest w drodze w naszą stronę, ostrzegł mały, ostrożnie wyglądając bocznym włazem. Porta rzucił szybkie spojrzenie do lusterka. Do diabła! I wyglądają jak kilku wrogów publicznych! Piekło! zaklął nerwowo stary. Do tyłu! Do diabła z konsekwencjami! Wynośmy się stąd nim przypalą nam dupy! Nerwowo wyciągnąłem PM z uchwytu. Słychać pojękiwanie metalu wbijającego się w beton. Uważaj na gąsienicę! Uszkodź jedną i jesteśmy skończeni! Idzie tu jeszcze jeden cholerny wróg publiczny, powiedział mały, wyciągając szyję. Porta rzucił czołg w prawo tak ostro, że łuski wypadły z otwartych skrytek i dzwoniły po stalowej podłodze. Stary trzęsącymi się palcami zapalił swą fajkę ze srebrnym wieczkiem. Zwolnij do cholery, krzyknął rozpaczliwie. Pierdolić wszystko, czego mamy się bać, wrzasnął porta, włączając przedni reflektor. Za późno. Zobaczył dwa wozy tempo z napędem na cztery koła zaparkowane tak blisko siebie, że nic szerszego niż rower nie mogło przejechać między nimi. Wszystko pod kontrolą! wrzeszczał i nacisnąwszy akcelerator rozbił oba na połowy. Stary wypuścił fajkę i ukrył twarz w dłoniach. Ufam ci, mówił. Nie miał innego wyboru skapitulował, plecami wbił się w oparcie miejsca dowódcy czołgu i patrzył jak noc pospiesznie się do niego zbliżała. Silnik grzmiał na maksymalnej szybkości. Wokół nas w domach zapaliły się światła, nie bacząc na zaciemnienie. O, do diabła, darł się porta. Teraz ugrzęźliśmy! Podnieś lufę armaty! Jadę prosto przed siebie! Do cholery! Chyba nie jedziesz prosto przez te ścianę, co? spytał przerażony stary. To ich przekona, że nie jesteśmy po ich stronie. Z domu odpadł balkon, zasypując czołg cegłami i zaprawą Nasze gąsienice rozpłaszczyły motocykl Trzech Rosjan biegło ku nam machając rękami Czy mam im posłać garnek farby? spytał mały To im powinno dać trochę do myślenia stoj stój, diostwo! wrzeszczeli i grozili gestami czołgowi który rycząc jechał wąską uliczką miażdżąc wszystko na swej drodze Trzej Rosjanie zatrzymali się i w przerażeniu patrzyli na nadjeżdżający czołg w następnej chwili zostali wyrzuceni w powietrze, spadli z powrotem na bruk ulicy, dwaj zostali zmiażdżeni pod gąsienicami. Trzeci zbiegł jak szalony w dół, stromą ulicą. Załatwić go, krzyknął stary. Nie może wrócić i podnieść alarmu, bo rozpęta się piekło. Ja go zjem, wrzasnął mały i już wyskoczył bocznym włazem z garotą w ręku. Oczywiście przewrócił się na obloconej drodze. Ruki w wierch! darł się za uciekającym Rosjaninem, który oszalał ze strachu. Zatrzymał się, plunął ze złością w stronę małego, schylił się i podniósł bryłę lodu, którą rzucił w czołg, znów pobiegł, a mały jak piorun mu napięty, wpadli w zaspę jak jeden kłąb. Mały uderzył swym nożem bojowym, ale poślizgnął się na lodzie i chybił celu. Rosjanin krzyknął przerażony i z najwyższą szybkością znikł za rogiem, zanim mały zdążył wstać na nogi. Nie bacząc na to, w co uderza, porta wycofał się z wąskiej uliczki z taką szybkością, że można by pomyśleć, iż całe miasto wali się nam na głowy. Gdzieś w nocy jakaś kobieta histerycznie wrzeszczała. Gdzie u diabła jest ta kobieta? Pytał porta zadzierając głowę. Wrzeszczące kobiety mnie denerwują. Wprowadziła się do nas, jest na wieżyczce, odpowiedział lakonicznie mały. Wprowadziła się? spytał bezmyślnie stary. Tak, i wzięła ze sobą swoje łóżko i pościel, chichotał mały. Wystawił głowę przez boczny włas. Na widok okopconej twarzy małego, dziewczyna wydała kilka dziwnych, długich dźwięków przez ściśnięte gardło. A potem znów zaczęła przejmująco wrzeszczeć. Niebiosa na wysokościach, ona spadła, stwierdził mały, zacierając ręce. Jezu nie. Mam nadzieję, że nie zrobiła sobie nic złego, krzyknął porta. Nie sądzę. Odpowiedział mały, wywieszony do połowy z otworu włazu. Biegnie tak szybko, że można by pomyśleć, iż ma dzikiego kota w majtkach. Czy zabrała ze sobą łóżko? Pytał z zainteresowaniem Porta. Nie, ono nadal tu wisi. Chichotał mały. Wspaniale, będziemy mogli sypiać w nim na zmianę. Porta skręcił czołgiem w stronę paru starych drewnianych domów z balkonami i lodziami wystającymi na ulicę. Ostrożnie, jesteś zbyt blisko, ostrzegł stary. Rozległ się trzaskiem skłamanego drewna i dźwięk rozbijanego szkła. Do diabła! zaklął Porta naciskając nogą hamulec. Co jest nie w porządku? spytał stary schylając się z wieżyczki. Hamulce poszły? Są w porządku! warknął Porta kopiąc pedał. To ta cholerna puszka! Ślizga się bez przerwy i wbija się w te zastrane domy! Wygląda to tak, jakby te cholerne domy próbowały nas przegonić, wrzeszczał mały, zrzucając połowę lodzi z bocznego włazu. Właśnie to do cholery próbują robić, odpowiedział Porta. Ciągle próbował hamować lekko, ale czołg tylko coraz prędzej toczył się w dół po oblodzonej ulicy. Ktoś musi nas pchać, zastrzelić kurwy syna! wrzasnął, więc mamy trudności, spytał mały. Trudności, powtórzył stary. Mieliśmy cholerne trudności od chwili, gdy zaczęła się ta pieprzona wojna światowa, a może by tak wysiąść i rozejrzeć się? zaproponował mały. W rzeczywistości pragnął tylko znów postawić nogi na twardym gruncie. Atmosfera wewnątrz czołgu nagle stała się bardzo gorąca. Porta wprowadził nas pomiędzy dwa bloki mieszkalne, zbudowane ze zbrojonego betonu. Utknęliśmy tam beznadziejnie. A wszystkie diabły w piekle! klął stary, napięty jak sprężyna. Po jaką cholerę zachciało ci się tu wjeżdżać? Zmęczyło mnie rozwalanie domów, odpowiedział z rezygnacją porta. A jak wiesz, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Teraz mamy jechać do Rzymu? Pytał zdumiony mały. To znaczy, że komuchy przeniosły nasze złoto do Rzymu, tak? Idiota! Warknął Hajdę. Jesteś tak głupi, jak wyglądasz. Mały gotów był rzucić się na niego, gdy z okna pierwszego piętra dobiegł krzyk. Wielki Rosjanin w koszuli i stalowym hełmie wychylił się i wściekle wymachiwał ramionami. To, co teraz nastąpiło, było tylko odruchem. Pistolet maszynowy małego plunął niebieskim płomieniem na gestykulującą postać. Ta wypadła z okna, ześlizgnęła się po przednim pancerzu czołgu i spadła nieruchomo w śnieg. Wysiadać, rozkazał stary, zeskakując z zwierzyczki. Wracajmy na rynek i zobaczmy, co tam się dzieje. Wyglądało, jakby otworzyły się bramy piekieł. Z pełną szybkością wpadłem wprost na Alberta, nadchodzącego z przeciwnej strony, obok narożnego sklepu z pieczywem. Krzyczał ochryple i potknął się o martwego psa. Jeśli wyjdę z tego życiem, będę chodził do kościoła każdziutkiej niedzieli, kwiczał nieszczęśliwym tonem. Wolałbym być kiełbasiarzem w Afryce. Kto strzela? spytał porta kładąc się za swoim LKM-em. Sąsiedzi! wrzasnął Barcelona, chowając się za maszyną do zamiatania ulic. Na rynku panowało dzikie zamieszanie. Ze wszystkich stron błyskały ognie wystrzałów. Ukryć się na rany Chrystusa! Wołał lodowe wargi, gdy Gregor biegł nierozważnie przez rynek, a pociski smugowe gwizdały wokół niego. Co się dzieje? Pytał przerażony. Jednym długim skokiem przeleciał nad płotem i upadł obok lodowych warg w chmurze śniegu. Byli tylko na odległość stopy jeden od drugiego, ale krzyczeli z całej siły, opluwając się nawzajem. Oni strzelają? Pytał w podnieceniu Gregor, szykując swój pistolet maszynowy. Tak, ty ciemniaku, pluł lodowe wargi. To właśnie robią i nic innego. Czemu im nie odpowiadacie ogniem? Darł się Gregor, oblewając wodospadem śliny twarz lodowych warg. To właśnie robimy, odpowiedział zapytany, posyłał przed siebie deszcz pocisków, nie próbując wcale celować. Myślisz, że możemy sobie dać radę? Pytał Gregor głosem budzącym echo wśród domów. Skąd u kurwy nędzy mam wiedzieć? kwiczał lodowe wargi, posyłając idiotyczną serię w szybę wystawową. Ta rozpadła się na milion odłamków, włączył się alarm przeciwwłamaniowy. Włamywacze! darł się jako opętany Gregor. Mają odwagę to robić, gdy w mieście są zarówno Niemcy, jak Armia Czerwona. Zamknij swoją cholerną, głupią mordę! wrzeszczał komisarz, ocierając plfocinę z twarzy. Warknięcie pepeszy przerwało mu natychmiast okna po przeciwnej stronie rynku rozpadły się i wszystkie sześć opon ciężarówki zaparkowanej pod osłoną długiego domu rozprysły się w ogłuszającym wybuchu w tym zamieszaniu rzuciłem dwa granaty ręczne. Jeden z nich wpadł do kabiny ciężarówki, która natychmiast stanęła w ogniu. Co u diabła się dzieje? wrzeszczał zdezorientowany, mały, rozglądając się wokół. Co za cholerni idioci strzelają i do wszystkich diabłów, do kogo strzelają? Jesteśmy przyjaciółmi, odpowiedziała mu długa, wściekła seria dwóch karabinów maszynowych. Tego do cholery za wiele, krzyknął oburzony porta, gubiąc swój żółty cylinder. Te skórwy syny ustawiły karabiny na trzecim piętrze, darł się rozwścieczony Albert, pokazując palcem. Nie uważam, by wiedzieli, że jesteśmy nastawieni przyjacielsko. Nie zgodzę się dłużej na to gówno, wrzeszczał porta, unosząc swój pistolet maszynowy. Okiennice rozleciały się. Śnieg, lód i odłamki szkła posypały się we wszystkie strony, gdy opróżniał magazynek pepeszy w jednej długiej serii. Bardzo gruba i bardzo rozzłoszczona pani w jaskrawożółtej nocnej koszuli i w czerwonym nocnym czepku na głowie ukazała się w rozwalonym oknie. — syny! wrzeszczała wściekle. — Będziecie musieli zapłacić za każdy kawałeczek tego, co rozbiliście, tchórzliwe kundle! Idźcie sobie i strzelajcie wy, Niemcy, i zostawcie nas, Rosjan, w spokoju! Podniosła nad głowę wielki, ceramiczny wazon na kwiaty, cofnęła się trochę, a potem biegła naprzód, by mieć lepszy rozpęd do rzutu. Na nieszczęście ten rozpęd był za duży. Rosjanka zapomniała wypuścić wazon i wyleciała wraz z nim przez okno. Z przenikliwym krzykiem wylądowała w zaspie śnieżnej. Wazon trafia lodowe wargi w głowę. Ten zadławił się i błyskawicznie stracił przytomność. Ojej! wołał mały. Prosto w kokosa! śmiał się radośnie porta. Ojej, powtórzył Mały, czy ta pani zwariowała? Ja też tak uważam, stwierdził Barcelona. Kto by nie zwariował, widząc bandę oszalałych na punkcie broni huliganów, włóczących się samopas i w środku nocy rozwalających ludziom okna. Czy to nie u nas strzelała? Zapytał mały. Nie, musieliśmy się pomylić, odpowiedział porta, kręcąc głową. Schylił ją, by lepiej przyjrzeć się grubej kobiecie, pełzającej w kółko po zaspie i przeklinającej. Boże, co za śliczne stworzenie. Całkiem w moim guście, między jej nogami, wojna trzydziestoletnia nie wydawałaby się ani minutkę za długa. Hej, Olga! wrzasnął. Chodź tu, potańczymy sobie razem. Spróbujmy, postrzelać w inną stronę i zobaczmy, co z tego wyniknie, zaproponował Gregor, rozgrzany chęcią walki. Długa seria karabinu maszynowego wyrzuciła w górę śnieg na całej długości rynku. Pocisk wyrył bruzdę w lewym bucie porty. A, au, au, krew. Wył Albert, Rykoszet rozciął mu policzek. Ludowe wargi odzyskał przytomność po spotkaniu z wazonem, skoczył do tyłu i ukrył się za portą. Trzymał przed sobą zaciśnięty w obu dłoniach ciężki nagan. Nieopatrznie wycelował nim prosto w portę. Jezu, synu Mari! wrzasnął porta, odwracając się i patrząc prosto w czarny wylot lufy nagana. Wyraźnie widział gwintowanie i czuł, jak jedenastomilimetrowy pocisk z zaokrąglonym czubkiem czekał trochę głębiej na wystrzelenie. — Jesteś martwy! krzyknął lodowe wargi zupełnie oszalały ze strachu. Porta zrobił unik dokładnie w chwili, gdy broń wypaliła. Pocisk przeleciał o ułamek cala od jego policzka, przewrócił oczami, ukazując białka i padł na plecy w śnieg. Twierdził, że jest martwy. Do diabła, człowieku! Ta kulka przeleciała prosto przeze mnie! Przez całe życie nie słyszałem huku takiego jak ten. Musiał obejrzeć się w lusterku, aby stwierdzić, że nie ma rany wlotowej, zanim zdał sobie sprawę, że jest nadal żywy, a lodowe wargi chybił. Otrząśnięcie się z szoku zabrało mu pewien czas. Bardzo przypomina mi to bójkę, w której raz brałem udział w berlińskim weddingu. Zaczął równocześnie dając nura przed serią z pistoletu maszynowego. Mój stary tato wrócił do domu na prany i pomyślał, że długowłosa zarobiła sobie trochę na boku. Gdy skończył ją za to karać, przekonał się, że pieczeń wieprzowa całkiem się spaliła. Wobec tego postanowił rozwalić całą ulicę, zanim wróci, by spuścić starej lanie. Cóż, wtedy pojawili się gliny i zaczęli tłuc jego i wszystkich innych, co tam byli. Nigdy nawet nie pomyśleliby by zapytać, czyja to wina. — Dostańmy się tam! — krzyknął mały. Chwycił Szmajzera i rzucił się z najwyższą szybkością przez rynek, nie bacząc na kule świszczące mu koło uszu. Zwariowany strzelec Maksima w domu po przeciwnej stronie rynku znów wzbija śnieg w powietrze jedną długą serią. Porta pobiegł ulicą, zatrzymał się przy okienku piwnicznym i posłał tam cały magazynek. Nagle karabin maszynowy przestał strzelać i wszystko w dziwny sposób ucichło. Mały dwoma długimi krokami w górę pokonał długie betonowe schody, rozbił butem drzwi. — Zamknij drzwi, durniu! — ryczał głos. — Tam jest cały tłum obłąkańców strzelających do nas! Mały mocno chwycił magazynek Schmeissera i przycisnął kolbę do ramienia. Kapitan z odznakami NKWD wydał okrzyk i padł na podłogę za swym biurkiem, łapiąc się oburącz za głowę. W środku pokoju stała ogromna postać wymachując czterdziestką piątką. Rozległ się pojedynczy strzał, ale z innego kierunku. Mały był tak wstrząśnięty, że przez chwilę myślał, iż jest zabity. Zatoczył półkole krótkonosym niemieckim pistoletem maszynowym. Wielki Rosjanin z czterdziestką piątką krzyczał, patrząc w czarną lufę szmajzera, wypuścił pistolet i podniósł ręce do góry. Pod brudną ścianą stała grupa pół ubranych żołnierzy zaopatrzenia, patrząc w zdumieniu na małego i jego szmajzera. Jakiś kapral wysunął się na parę kroków i mrugał oczami, zrozumiawszy, że to, co widzi, istnieje naprawdę. Zatrzymał się i jak żółw wciągnął głowę w ramiona. Schweizer zaczął gadać jak zwariowana piła tarczowa. Pluł niebieskim płomieniem. Długie szramy pojawiły się na ścianach. Pył kredowy sypał się jak gęsty śnieg. Mały żołnierzyk, bardzo pijany, zygzakował przez pokój z najwyższą szybkością, na jaką go było stać. Dał nura przez stół i zwalił się na podłogę głową naprzód. Został tam, obiema dłońmi, osłaniając sobie kark. Ostrożnie przekręcił głowę, by przekonać się, czy to co widział, było tym co widział. Było. Siedziała tam grupa gapiących się Rosjan, zupełnie sparaliżowanych natłokiem zdarzeń, które miały miejsce w tak krótkim czasie, a potem padli na plecy, gdy krzesła zostały wystrzelone spod nich. Grupa uczestników pogrzebu, zbrojnych w czarne parasole, przybiegła schodami na górę, by zobaczyć, co się dzieje. Po melancholijnej atmosferze cmentarza potrzebowali trochę rozrywki i tłoczyli się za małym, by popatrzeć nad jego ramieniem. Ci, co byli na przedzie, dostrzegli szmajsera z pyskiem buldoga i długim magazynkiem. Następnie ujrzeli najbrzydszą twarz, jakąkolwiek w życiu widzieli. Wtedy pojęli, że dzieje się coś, co się dziać nie powinno. Zaczęli się przewracać o nogi współuczestników, ślizgać na cudzych kapeluszach i kaloszach, które pospadały i zaplątywać nie do rozplątania w mokrych, czarnych parasolach, z których kilka wywróciło się spodem do góry. Duży, mokry, niewiarygodnie brzydki pies przepchnął się bezczelnie i zaczął obwąchiwać małego. Podniósł łeb, spojrzał na niego i zaczął lizać po ręce. Wyglądało to tak, jakby się do niego uśmiechał. Gdy zaczęła się strzelanina, zamknął oczy, odłamki szkła przeleciały w powietrzu i zostały starte na proszek. Z boazerii poleciały drzazgi, zbłąkane kule wbijały się w ściany. Pies ponownie otworzył oczy i był tak szczęśliwy, że ogon prawie mu odpadł od machania. Dały się słyszeć ryki i histeryczne wrzaski równocześnie z ostrym, szalonym gdakaniem niemieckiego PM-u. Pociski rykoszetowały i leciały jękliwym wachlarzem przez cały pokój. Pękła rura hydrauliczna i woda zaczęła tryskać we wszystkie strony. Duży, owalny przedmiot potoczył się i zatrzymał tuż przed stopami małego. Mokry pies ostrożnie go obwąchał i wycofał się. Święta Matko Kazańska! zawył przerażony mały. Granat karabinowy, cholerny granat karabinowy! Dobrze wymierzonym kopniakiem odesłał niebezpieczny przedmiot w najdalszy kąt pokoju. Nastąpił ogłuszający wybuch. A potem nadleciał wysoki na sześć stóp, rozpalony do czerwoności piecyk. Mały i pies równocześnie zrobili unik, gdy piecyk nad nimi przelatywał i z lękiem patrzyli, jak wali przed siebie, zabierając po drodze dwuskrzydłowe drzwi i powodując, że uczestnicy cywilnego pogrzebu pobiegli przed siebie jeszcze szybciej. Myśleli, że czerwony od ognia piecyk jest diabłem we własnej osobie, porywającym duszę, by je zabrać do piekła. Górą nagleciał granat ręczny, trafił we framugę drzwi, odbił się od niej jak kula bilardowa uderzona w niewłaściwą stronę, wybuchł na wierzchu kredensu. Wszędzie płynęła krew jak po pięciu rzeźnika. Sierżant w jednym tylko bucie i z hełmem zsuniętym na tył głowy nadbiegł z dziko wybałuszonymi oczami i objął ramionami portę właśnie wychodzącego przez wahadłowe drzwi. Tu — Towarzysz, towarzysz, tu zrób cokolwiek albo coś innego — darł się histerycznie ze strachu. My właśnie coś robimy, odpowiedział porta, wyrywając się z jego objęć. Całkiem się mylisz, wrzeszczał sierżant z całej siły, choć od porty dzieli go tylko cal może dwa. Jesteśmy Rosjanami, jesteśmy przyjaciółmi. Właśnie to samo myśleliśmy, odpowiedział Mały równie głośno. My jesteśmy Niemcami, wiem o tym. Ryczał sierżant należycie do brygady nadwołżańskiej. To wobec tego czemu na nas wrzeszczysz? Odpowiedział Porta swoim grzmiącym głosem. Myśleliśmy, że jesteście kontrrewolucjonistami, którym mieliśmy odstrzeliwać głowy. Nie, nie, mylisz się, wydzierał się sierżant. Jesteśmy wszyscy z kompanii obsługi i zaopatrzenia. Nigdy nikomu nic nie robimy. W takim razie wyjdź, krzyknął mały, machając zapraszająco swym szmajserem. Już się skończyło, to była tylko omyłka. Omyłka? westchnął stary, patrząc na stosy szczątków wokoło. Zachowaj nas, jakiż bałagan zrobiliście z tego miejsca. To była tylko ich wina, bronił się porta. To oni zaczęli z granatami. Rosjanin w futrzanej czapce, opuszczony aż na oczy i płaszczem powiewającym mu ramion, przybył tak pospiesznie stromą ulicą, jakby gonił go diabeł. Spadochroniarze, spadochroniarze! darł się w panicznym strachu, potknął się i ześlizgnął daleko na brzuchu, gdy wreszcie zdobył się na dość odwagi, by spojrzeć w górę z zaspy, w której wylądował, zesztywniał ujrzawszy czarną twarz Alberta. Wydawał jakieś dziwne odgłosy, a potem serce przestało mu bić. Całkiem po prostu umarł ze strachu. — No niech mnie diabli! — krzyknął zdumiony Porta. — Zanim dowiemy się, gdzie jesteśmy, Albert będzie naszą tajną bronią. Będziemy go trzymali przed sobą, a oni wszyscy poumierają śmiercią naturalną. Serca przestaną bić na jego widok. — Jóp, twój mać! — zaklął jakiś sierżant, wyskubując z twarzy kawałeczki szkła. — Jeden szmajser może to wszystko zrobić! — Gdybym się szybko nie położył za tą szafką, ta pieprzona sraj maszyna przecięłaby mnie na pół. Wystrzeliłaby ze mnie każdy kawałek mego parszywego życia Oto co by zrobiła. Prawie się zesrałem, gdy ten skór zaczął rozrabiać sznajzerem. Przyznał jakiś kapral z twarzą bladą, jak kreda. Gdybym nie spadł ze schodów, to byłby ze mną koniec. Białowłosy chorąży siedział na kupie potłuczonego szkła i płytek elewacyjnych. Trzymał się za nogę rozciętą od stopy aż powyżej kolana. Moja noga! Moja noga! dyszał zrozpaczony. A ci przeklęci kłamcy powiedzieli mi, że służba w zaopatrzeniu to kaszka z mleczkiem. Nigdy nie usłyszę złośliwie wystrzelonego pocisku, tak powiedzieli. W ciągu ostatnich pięciu minut usłyszałem więcej pocisków niż ich wystrzelono podczas całej pierwszej wojny światowej. Nagle nowy wybuch strzelaniny przeorał cały rynek, a gardłowy głos rozbrzmiewał w ciemności. Schowajcie głowy wy świnie! Oto nadchodzi Michał, jakanasi, i nie nadchodzi samotnie. Długa, jaśniejąca wśród nocy seria z pepeszy rozległa się na koniec mroźnego oświadczenia. To znów ten zwariowany kapitan, wyjaśniał blady kapral wpełzając pod ławkę. Chciałbym, aby diabeł polaz mu w dół gardła z workiem dynamitu na plecach. On nie przestanie, póki nas wszystkich nie pozabija. Może tylko dziękować swoim dobrym kontaktom, że do tej pory nie został powieszony. To ta dygocząca świnia wywołała to wszystko. — Dygocząca świnia? — pytał, nic nie rozumiejąc lodowe wargi. — Wieprzowina w galarecie — powiedział uroczystym skinieniem głowy kapral, szeroko rozkładając ręce. — Ten zwariowany skurwysyn nienawidzi dygoczącej świni. Mówią, że zabił swoją żonę za to, że podawała mu ją codziennie. Bardzo młody żołnierz z grubym, przesiąkniętym krwią bandażem wkoło szyi i oczami wytrzeszczonymi jak żaba upadł na ziemię bez tchu między portą i małym. Tak cholernie mnie głowa boli, jęczał. Cały ten hałas, podniósł pepesze i opróżnił cały dyskowy magazynek w miejsce, gdzie, jak sądził, ukrył się szalony kapitan. Dajże spokój, my się nim zajmiemy, wrzasnął rozwścieczony stary. Chcę mieć trochę spokoju do ciężkiej cholery. Pojedynczo, krótkimi, schylonymi skokami podbiegliśmy w stronę budynku. Pomiędzy gadaniną PMów i KM-ów słyszeliśmy wrzaski dochodzące z trzeciego piętra. — Precz skąd kontrrewolucjonistami śmierć trockistowskim zdrajcom! Ten zwariowany krwiopijca ma gówno tam, gdzie powinien mieć mózg! — warknął ze złością mały. Przebiegł jak strzała przez rynek, a pociski smugowe gwizdały wokół niego. W dzisiejszych czasach wszędzie spotyka się tych wymachujących sztandarami idiotów, stwierdził porta, przesuwając swe wyposażenie w wygodniejsze miejsce. Mają narodową szmatę zwisającą z obu uszu i z dziury w dupie tylko po to, aby nikt nie popełnił błędu, myśląc, że nie kochają w szawej ojczyzny. Wrzeszczącym pomieszanym tłumem wylądowaliśmy w głębokim rynsztoku, który dał nam jakąś osłonę. — To pierwszy raz, gdy jesteście przy takiej robocie — uśmiechał się Lodowe Wargi. — Nigdy nie byliście wśród glin. — Tylko jako aresztowani przez nich — odpowiedział Porta. — Nigdy nie włóczyłem się z nimi strzelając. — No to wiele straciliście — stwierdził z uśmiechem Lodowe Wargi, oddając parę strzałów z stokatriewa w górę na trzecie piętro. — O bęcwałach jak ten tam w górze wiem wszystko — Kapuj się, koniec przedstawienia jest zawsze taki sam. Trzymają się, aż znudzi im się zabawa. Wtedy wsadzają sobie lufy do pysków i naciskają spust wielkim palcem u nogi. Ten numer z wielkim palcem nie jest łatwy, mówił z przekonaniem Porta. Zwykle coś idzie nie tak jak trzeba i żyją dalej z odstrzeloną połową makówy. Pasuje! Uśmiechnął się lodowe wargi. I wtedy przez resztę życia są na przymusowej diecie. Żadnej wieprzowiny, żadnych blinów. Precz trockim Dał się słyszeć ryk ze szczytu schodów. Kapitan rozpoczął bitwę o opanowanie budynku. Przez ponad godzinę trwał przylepiony należąco do Podestu schodów. Musi mieć dość pestek na cały korpus armijny, mruczał porta, potrząsając głową, przycisnął się do ściany, gdy seria z góry wbiła się w drzwi wejściowe jednego z mieszkań. A swoją drogą, czemu diabła musimy się tu zatrzymywać? Zwrócił się do komisarza. Gdybyśmy tylko pojechali przed siebie, ta wycieczka to czyste szaleństwo. Teraz sytuacja kompletnie wymknęła się z rąk. 131 oszalałych na punkcie broni niemieckich i rosyjskich żołnierzy dosłownie rozstrzeliwało na kawałki budynek, który szalony kapitan wybrał na scenę swej ostatniej bitwy. On włączył światła, wrzeszczał młody kapral z wyłupiastymi oczami. Wynośmy się stąd w diabły! Ten szalony skurwysyn syn zapalił wszystkie światła. Teraz nas dostał, darł się przerażony lodowe wargi, próbował rakiem spełznąć ze schodów, ale kilka strzałów z góry przycisnęło go do miejsca. W w którym był on tam może zostać i dziurawić całą naszą bandę to łatwizna ryczał porta przytulając się jeszcze mocniej do ściany zgaście cholerne światła wołał mały nim ten dupek odstrzeli nam głowy Dwadzieścia jeden sztuk broni automatycznej zostaje wycelowanych w lampy na klatce schodowej. Na filmach wystarczyłby jeden strzał, ale w rzeczywistym życiu tak nie jest, i czujemy, że lęk przed śmiercią wkrada się nam w ciała aż po korzonki. Oddaliśmy kilkaset strzałów. Poręcze i ściany zwisały potrzaskane, wapienny pył i kwaśny odór kordytu zmusiły nas do kaszlu. Zwariowaliście wszyscy powiedział stary wstając z miejsca i przechodząc nad portą i komisarzem którzy leżeli z pistoletami maszynowymi gotowymi do strzału światła mam rotał młody kapral ten szalony skurwysyn nas widzi — Niech mu Bóg pomoże, gdy go złapie — obiecywał gruby sierżant, wydłubując nabój zakleszczony w zamku. — Będziemy musieli ochłodzić tego zwariowanego krwiopijcę, by wyciągnąć go tutaj — stwierdził mały, odruchowo zginając palec na spuście swego pm -u. Stary skradał się wzdłuż potrzaskanej ściany, nie spuszczając z oczu otworu klatki schodowej. Gdy dotarł do skrzynki bezpieczników, spokojnie wyciągnął rękę i wykręcił bezpieczniki z gniazdek. — Ojej! — zawołał zaskoczony porta. Czemu już dawno nie pomyśleliśmy o tym? No i macie wyszkolenie wojskowe. Po co zrobić coś łatwo, kiedy można trudnym sposobem? Rozległ się huk i z prymitywnego pudełka bezpieczników trysnął płomień. Młody kapral pisnął cienkim głosem i prawie spadł ze schodów. Wyobraził sobie, że ktoś rzucił granaty. Histeryczna strzelanina wypełniła całą klatkę schodową. Pociski rozłupują poręcz. Dwadzieścia jeden PM-ów wycelowano w szaleńca. Rozbłyski wystrzałów rozświetliły całe schody. Hałas był przerażający. Ciężki przedmiot zleciał z górnego podestu, zabierając ze sobą poręcz. Z obrzydliwym pluśnięciem wylądował na dnie klatki schodowej. Krew trysnęła w górę aż do nas. Sam teraz wygląda jak półmisek dygoczącej świni, orzekł mały. Wstał i zarzucił sobie PM na ramię. Wyrzućcie go stąd, rozkazał komisarz z grybasem od razy. Na ulicach zgromadziły się tłumy. Wrócili wszyscy ludzie z parasolami i przyprowadzili ze sobą dzieci. Ojcowie trzymali je nad głowami, by mogły obejrzeć ciało wynoszone przez czterech żołnierzy zaopatrzenia. Niektórzy wiwatowali. Wróciliśmy wraz z Rosjanami do rozwalonej kantyny. Porta znalazł gar wypełniony rosyjskim barszczem. Dodał do niego parę drobiazgów, co uczyniło go jeszcze smakowitszym i wkrótce cała kantyna pięknie pachniała mięsną zupą. Porta z jakimś sierżantem udali się po zaopatrzenie. Wybuchła dzika sprzeczka o skrzynie, baranie i kiełbasy. Sierżant odmówił jej wydania bez rozkazu rekwizycji. Komisarz z przyjemnością go podpisał i zaopatrzył wszelkiego rodzaju oficjalnymi pieczątkami. Teraz sierżant został uwolniony od odpowiedzialności, a porta mógł otrzymać wszystko, czego zapragnął, ale gdy wrócił, niosąc dwa wielkie kosze jajek, stary zaprotestował. Wiedział, co może wydarzyć się z jajkami wewnątrz szczołku. Chyba postradałeś cholerne zmysły, wrzeszczał ze złością porta. Poczekaj, aż zrobię wam grecką musakę, wtedy będziesz zadowolony, że przyniosłem jajka. Czy do tego nie używa się tak zwanych jarskich jajek, bakłażanów, Pytał zdumiony legionista. Nigdy nie słyszałem, by ktoś używał zwykłych jajek. Z pewnością jest mnóstwo rzeczy, o których nie słyszałeś, gdy opierdalałeś się po pustyni, odstrzeliwując dupy Arabom, drwił porta. Wręczył koszyk jajek małemu. Gdy mówię, że zrobię musakę z jajek, to oznacza, że robię musakę z jajek. Teraz potrzebujemy tylko odrobiny mielonej wołowiny, paru cebul i pomidorów. Masło mamy. Stary poddał się, ale zażądał, by Porta wyczyścił pojazd, jeśli jajka się potłuką. Mały awanturował się z sierżantem zaopatrzenia. Najpierw sierżant kopnął go w kostkę, a potem walnął pałką w kolano. Mały zrobił znak Wiktorii. Świnia! krzyknął i mocno wbił swe palce w oczy sierżanta. Ten uciekł z wrzaskiem i wpadł prosto na ścianę, której nie mógł zobaczyć. Cholernie zwariowana ferajna ci Rosjanie, orzeknął Mały, siadając, by wziąć karty od porty. No to kto ma teraz wszystkie moniaki? Spytał, całując karty. Nie ja, to na mur. Musisz nienawidzić, aby w czasie wojny być dobrym żołnierzem. Jeśli nie możesz nienawidzić z całego serca, nie potrafisz zabijać. Nienawiść jest największym źródłem energii istoty ludzkiej Sven Hassel Wszystko skończone, powiedział szorstko Feldwebel, wskazując blokadę drogi przed nimi Skręcić w lewo, rozkazał Major Lewy rękaw jego munduru powiewał pusty na wietrze Ale wszystko skończone, Herr Major, uśmiechnął się kierowca Oni nas skoszą, jeśli spróbujemy uciec Major wyciągnął pistolet z kabury i przygotował się do wyskoczenia z otwartego wozu sztabowego. Zatrzymał się nagle. Ogień karabinu maszynowego wzbił w górę suchą ziemię przed samochodem i za nim. Kierowca i Feldwebel natychmiast wyskoczyli i podnieśli ręce nad głowę. Zza drzew wyszło pięciu Rosjan. — Warisz! — wrzasnął Feldwebel i pomachał kawałkiem czegoś białego. Upadł na twarz w pyle wiejskiej drogi. Kierowca pobiegł w bok, ale nagle zatrzymał się... I upadł. Z pięciu pepeszy wytrysnęły ogniki. Major został zastrzelony w samochodzie. Twarz miał zmiażdżoną, pierś szeroko otwartą, w wybuchu poszarpanego materiału i ciała. Trzech rannych żołnierzy na tylnym siedzeniu wozu osunęło się fontannie krwi. — I twój mać! — zaśmiał się najmłodszy z Rosjan, gdy polewali ciała benzyną. Gdy bańka benzyny była pusta, sierżant wrzucił do samochodu granat ręczny, wóz zmienił się w płomieniste ognisko. Stali przez chwilę, przyglądając się płonącemu samochodowi sztabowemu, a potem odwrócili się i spokojnie odeszli do lasu. Germania kapłot, uśmiechnął się kapral i zapalił papierosa. Rozdział ósmy. Więzienie we Włodzimierzu. Kapitan, człowiek wielkiego wzrostu i twarzy, jaką miał neandertalczyk, popchnął nas na ścianę wartowni. — Propusk! — zażądał, wyciągając łapsko rozkazującym policyjnym gestem w naszą stronę. Gdy to robił, język nagle wysunął mu się z ust i początek wrzasku w jednej chwili zgasł w okropnym chrypieniu. — Przyjdź, śmierci, przyjdź! — nucił legionista, wyszarpując drut swej garoty zaciśnięty wokół szyi martwego. Stary nas poganiał. Cicho przeszliśmy górą przez wąski mur, by zajść od tyłu resztę strażników, zanim będą w stanie dać sygnał alarmu. Igor już był przy skrzynce z kablami. Był tak szybki jak kot. Obfite iskry poleciały deszczem w dół, gdy jego przecinak wgryzał się w kable. Wystarczyła trwająca sekundy akcja, by więzienie włodzimierskie zostało całkowicie odcięte od świata zewnętrznego. Z pistoletami maszynowymi, gotowymi do strzału, rzuciliśmy się w stronę kwatery wartowników. Na czele pędził mały. Machał nad głową naganem jak prawdziwy policjant. Wychodzić z rękami w górze! ryczał głosem szefa policji. Idiota! Warknął porta. To nie pasuje do planu. Rabusie złota tego nie mówią. To są słowa jakie NKWD krzyczy do rabusiów. Mały go zignorował. Od chwili, gdy wsadziliśmy go w mundur rosyjskiego chorążego, dostał paranoi. Wychodzić stamtąd! darł się jeszcze głośniej niż poprzednio, albo strzelimy wam głowy. Czyś ty zwariował? wściekał się Barcelona, otwierając kopniakiem drzwi wartowni. To dziwne! zawołał. Co jest dziwne? zapytał stary. Nie ma tu żywej duszy! powiedział zdumiony Barcelona. Chcesz przez to powiedzieć, że jesteśmy w niewłaściwej wartowni? krzyczał drżącym głosem porta. Odsuńcie się, powiedział Igor przepychając się naprzód. Wrzuciłem tu granat gazowy. Ci chłopcy śpią jak jeszcze nigdy w życiu. Tutaj są i wszyscy chrapią, powiedział porta przeskakując przez kontuar. Na sam ich widok człowiekowi chce się spać, ziewnął głośno. I wpadł w głęboki fotel klubowy. Wychodzić, wychodzić, wrzeszczał w podnieceniu Igor. Powariowaliście, gaz nadal działa, prawie siłą wyciągnął nas z wartowni. Porta wyszedł ostatni, zataczając się i dysząc jak wieloryb. Gdzie są cylindry z gazem? pytał komisarz, schodził po szerokiej więziennej kładce, jak drugi trocki z naganem trzymanym w ręku. Tutaj, uśmiechał się spokojnie porta, popychając przed sobą hotelowy wózek na kółkach, wyładowany cylindrami gazowymi. Nie upuść ich. Ostrzegał komisarz. Ten gaz działa szybciej niż uderzenie w głowę żelaznym prętem. Tak, właśnie tośmy widzieli, potwierdził porta. Jeszcze czuję się jak królewna śnieżka w szklanym pudełku. Nie cholery mi się to nie podoba, mruczał Barcelona. Czy pomyśleliście, co nam zrobią, jeśli nas złapią? Wszystko to, co cenzorzy wycinają z filmów grozy, odpowiedział porta z krótkim śmiechem. Z kuchni wyskoczyła kobieta w żołnierskim mundurze, wymachując stokariewem. Igor doskoczył do niej i wcisnął jej swego nagana między oczy, głuchy trzask i ścianę za nią pokryła krew, mózg i odpryski kości. Dwaj klawisze pojawili się z południowego skrzydła budynku i tępym wzrokiem patrzyli na igora, stojącego z naganem w ręku. Wróg ludu! Warczał z irytacją kopiąc trupa. Klawisze na rosyjski sposób wzruszyli ramionami i poszli dalej bez słowa. We Włodzimierskim więzieniu lepiej jest nie wiedzieć lub nie widzieć zbyt wiele. Nie jest niczym niezwykłym, że ludzie bywają likwidowani bez wyjaśnienia. Nasze dwie ciężarówki wtoczyły się na podwórze więzienne, za nimi jeden T-34. Nałóżcie maski gazowe, polecił nerwowo komisarz. Nie zdejmujcie ich bez względu na to, co się zdarzy. Całe więzienie jest już pełne gazu. Czy oni umrą? spytał zaniepokojony stary. Nie wszyscy, zaśmiał się obojętnie Igor. Tylko ci, którzy tak czy inaczej mieliby umrzeć. Naprzód, powiedział komisarz, chwytając portę za ramię. Porta uderzył głową o framugę drzwi. Co u diabła? krzyknął, ziewając jak zaspany koń. Co się dzieje? Gdzie ja u diabła jestem? Oparł się o drzwi, próbując sobie przypomnieć, gdzie się znajduje. Ruszaj się, mówił komisarz, popychając go. Masz skarbiec do otworzenia. Mówiłeś nam, że jesteś czeladnikiem ślusarskim i potrafisz otworzyć każdy istniejący zamek. Zgadza się, bełkotał Porta i sennie zataczając się zaczął schodzić po schodach. Zanim szedł lodowe wargi z dwoma wielkimi pękami kluczy. Przysięgał, że jeden z nich musi być kluczem do skarbca. Czy jesteś pewien, że tu jest właściwy klucz? spytał łowca kurew zaniepokojonym tonem. Dawniej też się myliłeś. Mogę zagwarantować, że jeden z nich pasuje, mówił urażony lodowe wargi, z brzękiem połączył oba pęki. Jeden wystarczy, stwierdził porta, opierając się zmęczony o ciężkie drzwi skarbca. Zajrzał przez wielką dziurkę od klucza, ale nic nie zobaczył. Zaczął w niej próbować klucze. Żaden nie pasował. Lodowe wargi miał zabawny wyraz twarzy i jąkał coś, że zapewne ma niewłaściwy pęk kluczy. — Powinienem się tego spodziewać — mówił ze złością łowca Kurew. — Ostatnim razem, gdy się pomyliłeś, ząb cię bolał, a tym razem cierpisz na stres nerwowy. — Całe cholerne więzienie śpi — zameldował mały. Stukając butami przeszedł u pokładce z zadowoloną miną, wymachując trzymaną w ręku maską gazową. Nigdy w życiu nie widziałem nikogo padającego na plecy z taką szybkością, jak ci odbrzękania kluczami i więźniowie w tej klatce. Ten cholerny gaz byłby w stanie zamknąć tę wojnę światową tak szybko jak scyzoryk. Po prostu. Uwielbiałbym widok Adolfa i Wujcia Józia śpiących jak dzieciątka, obejmując się nawzajem ramionami. Na nieszczęście on działa tylko w zamkniętych pomieszczeniach, powiedział komisarz. Gdyby było inaczej, mogę cię zapewnić, że cała armia niemiecka już dawno temu zostałaby ułożona do snu. Stary szedł do pomieszczeń piwnicznych, gniewał się. Czy nie uważasz, że z tej okazji przypalą nam dupy? Spytał stając na rozstawionych nogach. Damy sobie radę, odpowiedział porta, przesuwając palcami po pancernych drzwiach. Wszystko, co mamy do roboty, to dowiedzieć się, jak ta rzecz działa, i wtedy będziemy bogaci. Ile czasu to zabierze? Pytał niecierpliwie komisarz. Nie mam całego mnóstwa czasu. Mamy dość gazu, by ich uśpić jeszcze tylko jeden raz, a potem będziemy załatwieni. Czemu nie zlikwidować ich wszystkich teraz? Zapytał Igor, już trzymając nagana w ręce. Czy kiedykolwiek zmęczyło cię zabijanie ludzi? spytał zirytowany komisarz. Wkrótce będziesz żygał na własny widok. Mnie już biorą mdłości, gdy na ciebie patrzę. Igor obojętnie wzruszył ramionami i z drwiącą miną wbił dagana z powrotem do kabury. Po półgodzinnej pracy nad innym zamkiem porta usiadł przygnębiony. Mogę to zrobić, oświadczył, ale nie w tym problem. Wobec tego proszę cię uprzejmie, abyś był tak dobry i poinformował nas, na czym problem polega, powiedział komisarz z gryzącą ironią. Po prostu umieram z ciekawości. W sytuacjach stresowych prawe oko komisarza bezwiednie mruga, otwiera się i zamyka, jakby powieka była na strunie. To w ciągu jego życia doprowadziło go do kontaktu z licznymi paniami, ale również usłyszał wielokrotnie ruganie przez panie, które nie aprobowały nawiązywania kontaktu w ten sposób. Teraz jego prawe oko wściekle mrugało, ale w zasięgu wzroku nie ma pięknych dziewcząt. Jest to problem, odpowiedział porta z twarzą nacechowaną powątpiewaniem, czasu. Czasu? Powtórzył szeptem komisarz, brugając powieką tak mocno, że tylko cudem oko nie wypadło mu ze swego miejsca. Tak czasu. Uśmiechnął się z wysiłkiem porta i zasiadł po turecku przed nieprzystępnymi drzwiami skarbca. Więc zabierze to trochę czasu, kiwnął głową komisarz, padając z rezygnacją na krzesło. Jak dużo więcej? Porta liczył na palcach, a przez chwilę wyglądało, jakby zamierzał włączyć do rachunku także palce u nóg. Tu mamy do czynienia z bardzo inteligentnym skarbcem. Gościu, który to urodził, nie był kumplem kasiarzy. To jest inne, inne pod każdym względem. Porta w zamyśleniu puknął górujące nad nim drzwi. Stal jest inna. Zamek jest nieznanej konstrukcji, a cholerne drzwi też są inne. Ten tu skarbiec to prawdziwy zasraniec. Ten, co go wynalazł, musiał być Żydem. Dzięki ci, zaśmiał się komisarz tonem groźnego warczenia. Widzę, że nie zostałem poinformowany o wszystkim, stwierdził stary, suwając futrzaną czapkę na tył głowy. To jest pewne, zostałem nabrany, porta, powiedział Gregor, schylając się nad nim. Teraz mów z nami uczciwie. Jak to jest poważne, Porta chrząknął, jakby pocisk trafił go w przeponę. Gównianie, odpowiedział. Ile gówna? spytał Gregor. Wielki, ogromny, cholerny stos gówna, odpowiedział porta, zapalając papierosa. Więcej gówna niż kiedykolwiek myślałem, że może istnieć. Ile czasu zajmie ci otworzenie tego? zapytał komisarz, nerwowo pociągając papierosa. Porta znów zaczął liczyć na palcach. Całą noc i część następnego dnia, stwierdził smutno, rozstawiając ręce jak wędkarz, pokazujący wielkość ryby, która uciekła. To wspaniale! Wybuchł kapitan skacząc ze swego krzesła. Więc będziemy mieli mnóstwo czasu na zwiedzanie okolicy. Porta długo się w niego wpatrywał. Pozwól mi tylko powiedzieć, że nie jestem szczęśliwszy z tego powodu niż ty, ale nie zapominaj, że mamy do czynienia z cholernym radzieckim skarbcem made in USSR. Żaden niemiecki skarbiec nie byłby tak złośliwy. Słuchaj no, powiedział Barcelona przepychając się naprzód. Rzecz w tym, krótko mówiąc i wyraźnie, że w twojej ocenie potrafisz otworzyć to cholerne pudło na jakiś czas przed przyszłym Bożym Narodzeniem, abyśmy mogli dać dęba ze złotem? Powiedziałem wam. Nie istnieje na całym świecie zamek, którego nie dałbym rady, ale to wymaga czasu, który jest niezbędny. Gdy pomagałem Egonowi, najlepszemu ślusarzowi w Berlinie, nie było zamka, który by się nie poddał, gdyśmy przybywali. Otwieraliśmy zamki nawet dla gliniarzy. I mogę wam powiedzieć, że byliśmy bardzo szanowani. Spójrz tutaj na te kółka. — Nie są nawet okrągłe jak normalne koła. Wyglądają jak coś pochodzącego z rozbitego samolotu. Komisarz maszerował w tył i naprzód, zataczając ósemki na podłodze. — Myślę, że śnie, oświadczył, pukając się w czoło. — Tak, ja śnię. — Jestem w szpitalu i znieczulają mnie, zanim odetną mi obie nogi. Ze złością kopnął drzwi skarbca i wykrzywił twarz z bólu. I mam też nadzieję, że to prawda, ponieważ ta sytuacja jest o wiele gorsza. Czy przeżyjemy? — zapytał stary, pykając fajkę ze srebrnym wieczkiem. To jedyne, co mnie interesuje i nie mówcie mi, że żądam zbyt wiele. To nie jest robota dla nas, zawołał zdecydowanie mały. Jeśli wy, ferajna, mnie posłuchacie, to zmyjemy się stąd tak szybko, jak potrafimy i znajdziemy odpowiedni bank. Wejdziemy tam z PM-ami, wydrapiemy wszystkie moniaki i wypieprzymy stamtąd. Każdy dupek potrafi ustawić coś takiego. Znałem dwunastoletniego dzieciaka, który to zrobił. Dożył szesnastki, zanim go zastrzelili. A gdzie pozbyłbyś się tych wszystkich rubli, które byś rąbnął? spytał kpię. Porta Rubli? Jakich rubli? Spytał bezmyślnie Mały. Rubli, które ty i twój rozpylacz wynieśliście z banku, odpowiedział ironicznie Porta. Chyba do jasnej cholery nie wyobrażasz sobie, że rosyjskie banki są wypchane dolarami, nie? Ruble, którymi możesz sobie podetrzeć dupę, a nawet i do tego niezbyt dobrze się nadają. Za godzinę gaz przestanie działać, ostrzegł z beznadziejną miną komisarz. Podajcie mi tu wszystkie narzędzia. Zażądał Porta. Ten parszywy zastrany zamek musi poznać oberge Freitras z Bożej łaski Józefa Porte. Wyciągnął z kieszeni butelkę wódki i zmniejszył jej zawartość o jedną trzecią. Następnie znów zakręcił kapsel i włożył butelkę na powrót do kieszeni. Czy jesteś absolutnie pewien, że potrafisz otworzyć te przeklęte drzwi? spytał komisarz z miną wielkiego inkwizytora. Powiedziałem, że mógłbym, odpowiedział z niezadowoleniem porta. I możesz to zrobić przed końcem stulecia, kontynuował komisarz. Chcę tylko wiedzieć, po to, abym mógł zgodnie z tym uporządkować moje sprawy. Nie poganiaj mnie. Zamiast tego przyjdź i pomóż mi. Potrzebuję światła, mnóstwo światła, wtedy wszystko pójdzie znacznie szybciej. Tak, tego jestem pewien, odpowiedział komisarz, kierując ręczny punktowiec na zamek. Porta kilka razy odetchnął długo i głęboko dla uspokojenia nerwów. Przysiadł jak imkaski wojownik, krzykujący się do śniadania. Normalnie taki zamek powinien się otworzyć, gdy gościu na niego dmuchnie, stwierdził w zamyśleniu. Dmuchnij na niego, zaproponował Gregor. Ta parszywa rzecz poderwała moją wiarę w siebie, oświadczył wściekle porta. Igor hałaśliwie zbiegł po schodach z gotowym do działania naganem w ręce. Znalazłem kawałcipy sierżanta, klekoczącej do NKWD przez dmuchofon, powiedział wkładając nagana do kabury. Zdmuchnąłem ją i rozwaliłem telefon. Nie odcięliśmy go, wprowadzając się. Komisarz mocno zacisnął usta i wstrzymał się od wypowiedzenia kilku uwag, które w innym wypadku byłby wypluł. Co ona powiedziała NKWD? zapytał praktyczny Barcelona. Niewiele. Byłem tuż za nią, gdy dostała połączenie. Wydmuchnąłem jej mózg na ścianę. — Czy ktoś kiedykolwiek powiedział ci, jaką śmierdzącą świnią jesteś? — spytał stary, patrząc na niego z pogardą. — Tylko ty — uśmiechnął się Igor, wykonując wysoce skomplikowane rosyjskie wzruszenie ramionami. Porta schylił się ku drzwiom skarbca. Jego spiczasty nos teraz dotykał zamka. — Nie mogę dać ci więcej światła, gdy stoisz w tym miejscu — protestował komisarz. Skierował punktowiec na prawe oko porty zaglądające do zamka. Boże, przeklnij to, wrzeszczał Porta ze złością plując na zamek. To czysta złośliwość, by zrobić coś tak cholernie skomplikowanego. Gdyby wszystkie zamki były do tego podobne, pomyśleć tylko, ilu byłoby bezrobotnych. Bezrobotnych? Spytał łowca kurę we wzdumieniu klękając obok niego, by zmienić komisarza przy punktowcu. Tak, oczywiście, rabusie banków musieliby wycofać się całkowicie, a policja zamknąć swe wydziały rabunków. Potrzebne mi wiertło z diamentową końcówką, które potrafi przebić ten przeklęty metal. Masz! odpowiedział lodowe wargi, wręczając mu diamentowe wiertło. Teraz załatwię ten cholerny przedmiot stwierdził ponuro porta i przycisnął wiertło do zamka. Wiertło zaczęło kwiczeć, jak zbuntowany silnik przyczepny. A potem ześlizgnęło się: ledwie zadrasnęło metal. Zrobisz to jak trzeba, uspokój się, pocieszał portę Igor, poklepując go po ramieniu. Porta odskoczył jak pies poklepany łapką kota, wcisnął cienkie wiertło do zamka, ale wkrótce znów się poddał. Niech to diabli, mam zniechęcony. Jestem dobry do zamków, ale od tego skurwy syna dostaję bólu głowy. Jeśli nas złapią, będziemy mogli napisać o tym książkę, uśmiechnął się niedbale Gregor. Może pod takim tytułem. Rabusie złota na Syberii. — Och, ależ jesteś zabawny — warknął ze złością Porta. — Przez ciebie prawie umarłem ze śmiechu. — A może by kwasem? — zaproponował komisarz. — Mamy tu całą butelkę oraz strzykawkę. — Czemu nie? — odpowiedział Porta. Opróżnił do zamka całą butelkę kwasu. Przez jakieś dziesięć minut kwas pienił się i syczał. Jedna czy dwie krople prysnęły na mundur komisarza, natychmiast wypalając w nim dziury, w zamku nic się nie dzieje. Szczurze, szczyny, powiedział porta kopnięciem odsyłając brzęczącą butelkę przez cały pokój. To może piłą, podsunął lodowe wargi. Jeśli trzeba ci trochę gimnastyki, to piłuj sobie ile chcesz, syknął w odpowiedzi porta, ale jeśli mowa o otworzeniu skarbca, to piłowanie na nic się nie zda. Nie mogę się uspokoić, powiedział mały kopiąc drzwi skarbca. Za wielki kłopot to włamanie do cholernego skarbca. Dlaczego nie pójdziemy załatwić fabryki kiełbasy? To o wiele łatwiejsze. Fabryki kiełbasy? Spytał porta odwracając głowę. Tak, uśmiechnął się mały. Znam paru gości, którzy z tego żyją.